Malujemy już drugi dzień. Za pierwszym razem malowaliśmy tutaj 13 godzin w deszczu. Dzisiaj myślę, że dopóki nie pada, pociągniemy około 13-15 godzin. Są prognozy, że ma padać, więc tak naprawdę powinniśmy to dzisiaj skończyć, a na jutro sobie zostawić jakieś niewielkie poprawki. Myślę, że w 3 dni damy radę. 13 maja podczas pracy przy ścianie jednej z bielskich kamienic przy ulicy Stojałowskiego spotkaliśmy Dariusza Paczkowskiego z Fundacji Klamra oraz Małgorzatę Rozenau, projektantkę muralu realizowanego w Bielsku-Białej, którego oficjalne odsłonięcie nastąpi 15 maja. Mural poświęcony jest postaci Ireny Sendlerowej, a cały projekt wspierany jest przez szereg instytucji, w tym przez Gminę Wyznaniową Żydowską w Bielsku-Białej. Sama idea powstała w Fundacji Klamra, gdzie jeden z wiceprezesów jest pan Dariusz Paczkowski. Jest to projekt bielskiej artystki i myślę, że uda nam się ten projekt zrealizować też w innych miastach. Że rok temu malowaliśmy murale Marka Edelmana i był to wielki sukces, bo się udało naprawdę społecznościowo pomalować 4 murale w 4 miastach w Polsce. No i postanowiliśmy iść za ciosem i dlatego powołaliśmy do życia obywatelską inicjatywę na rzecz murali Ireny Sendlerowej. No i to jest drugi mural, jaki powstał w Polsce. Pierwszy powstał w Krakowie, będzie jeszcze w Nowym Targu, w Opolu, w Cieszanowie. No mam nadzieję, że jeszcze też będzie w Warszawie, no w Bydgoszcz się też zgłosiła i Cieszyn. Irena Sendlerowa była Polką, nie była Żydówką i to należy podkreślić, że ona ratowała dzieci żydowskie. Zresztą samą ideę tego murala, którą widzimy w tle, podkreśla to, że ona w tym słoiku, który widzimy pod drzewem, zakopała imiona i nazwiska dzieci tych, które uratowała. Mam nadzieję, że telewidzowie znają historię Ireny Sendlerowej, natomiast z naszych badań czy z naszych doświadczeń wynika, że jednak bardzo niewiele w sumie osób o pani Irenie wie, że uratowała z getta warszawskiego, wyprowadziła 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. To, że ma te serduszka na dłoniach, jakby trzyma dziecko, to jest przedstawienie właśnie tego faktu. Druga rzecz, że zapisywała imiona i nazwiska dzieci na karteczkach, które chowała do słoika. Ten słoik też widzimy w korzeniach tego drzewa, bo ten słoik był zakopany w ogrodzie pod jabłonką. Dzięki temu, że były zapisane imiona i nazwiska dzieci, imiona i nazwiska rodzin, do których potem trafiły, wiele dzieci, które uratowano w ten sposób, no, mogły się dowiedzieć o swoich prawdziwych rodzicach. Ten mural to jest owoc pracy z młodzieżą. To jest ślad wielokulturowości, to jest ślad tolerancji mieszkańców, władz miasta dla pamięci o społeczności żydowskiej.